Wielu krytyków systemu wyborczego samorządowego w Polsce wskazuje na to, że bezpośredni wybór prezydentów, burmistrzów, wójtów on prowadzi do pewnej oligarchizacji lokalnego życia politycznego. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby przywrócenie wyboru prezydentów, wójtów czy burmistrzów po prostu przez radnych? Taki pomysł ostatnio pojawił się w debacie publicznej w Polsce. Rzeczywiście coś jest w tej diagnozie, że nasz system samorządowy trochę za bardzo wydryfował w kierunku prezydencjalizmu takiego lokalnego. Natomiast moim zdaniem nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. Zresztą ten system, w którym prezydenta, wójta i burmistrza wybierały rady, też miał swoje wady. Wystarczy sobie sięgnąć do starych gazet i zobaczyć, jakiego rodzaju problemy były podnoszone wtedy, kiedy pracowano nad tą zmianą. Wybór bezpośredni prezydentów miast, wójtów, burmistrzów jest bardzo dobrze zakorzeniony w społecznej świadomości. Mam wrażenie, że również przyczynia się do większej mobilizacji społeczności lokalnych, do tego, że te wybory, które są takimi spersonalizowanymi wyścigami, po prostu przyciągają uwagę wyborców. I generalnie na świecie jest coraz większy trend do personalizacji wyborów, że zarówno wybory ciał przedstawicielskich, jak i tych organów wykonawczych i na szczeblu lokalnym, i na szczeblu regionalnym, i w parlamentach są coraz bardziej, można powiedzieć, skupione na takim osobistym wyborze. Coraz więcej krajów w Europie wprowadza bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów. Moim zdaniem kluczowe jest zastanowienie się nad tym, jak wzmocnić rady swoimi ich kompetencjami kontrolnymi, jak lepiej ustalić ten system takich checks and balances na poziomie lokalnym, tych właśnie równowagi władz, kompetencje kontrolne rad, komisji rewizyjnych, które w wielu gminach działają w sposób zupełnie fasadowy, po to, żeby lepiej kontrolować burmistrzów, żeby, można powiedzieć, ograniczyć, okroić jakoś ich władzę, ale bezpośredni wybór moim zdaniem sam w sobie nie jest kluczowym problemem.